Marta Paszkins, rolnik szuka żony, pokazała pokój córki. Jest uroczy. Marta Paszkins, znana z programu Rolnik szuka żony, podzieliła się z internautami kadrami z pokoju najstarszej córki. Te wnętrza robią wrażenie. Marta Paszkin i Paweł Bodzianny poznali się na planie 7 edycji show Rolnik szuka żony i dziś tworzą zgraną rodzinę. Żona rolnika jest bardzo aktywna na Instagramie i chętnie pokazuje swoim obserwatorom kadry z ich codzienności. Ostatnio Paszkin zdecydowała się pokazać pokój najstarszej pociechy, Stefanii. Marta Paszkin z rolnika pokazała pokój Stefanii. Marta Paszkin i Paweł Bodzianny brali udział w hicie telewizyjnej Jedynki Rolnik szuka żony i od tego czasu są nierozłączni. Para jest już po dwóch ślubach, cywilnym i kościelnym, i wspólnie wychowują trójkę dzieci, Stefanię, córkę Marty z poprzedniego związku, Adama i Grację, która przyszła na świat pod koniec lutego. Ostatnio Marta Paszkin pokazała, jak Paweł Bodzianny z rolnika opiekuje się najmłodszą córką, a dziś zdradziła, jak wygląda pokój Stefanii. Jesteście ciekawi? Marta Paszkin z Rolnik szuka żony podzieliła się z obserwatorami nagraniem z pokoju Stefanii. Trzeba przyznać, że pokój jest idealny dla małej księżniczki. Była uczestniczka hitu TVP w pokoju córki postawiła na róż i biel. Uwagę obserwatorów przyciągnęło łóżko Stefanii.